Dzisiaj chciałam pomówić na temat rumianku. Rumianek w Polsce jest nam bardzo dobrze znany. Wszystkie mamy, jeśli dziecko ma na przykład problemy żołądkowo-jelitowe, to dają dziecku rumianek albo koperek. I od tego się zaczyna. Przeważnie rumianek kupujemy w aptekach bądź w sklepach zielarskich, ale również chciałam zauważyć, że możemy go zebrać sobie sami. I tutaj zaczynają się schody z tego względu, że tych roślin, które wyglądają jak rumianek, jest naprawdę bardzo dużo. Jest mnóstwo gatunków. Ja bardzo długo szukałam rumianku, w końcu go znalazłam. I może powiem, jak wygląda rumianek. Rumianek ma takie koprowate liście i rumianek jest to jedna z tych roślin, która pięknie pachnie. I ta właściwość wyróżnia tą roślinę spośród innych roślin podobnych właśnie do rumianku. Rumianek, ten żółty środek, ma taki wybrzuszony jak naparstek. To już pewnie zauważyliście. Do tego rodzaju, do tego gatunku podobna jest maruna bezwonna i jak już sama nazwa wskazuje, bezwonna, czyli nie pachnie. Kiedy rozkroimy rumianek, i ja będę chciała pokazać już, jak przejdziemy do domu, to pokażę Wam chętnie, jak rozkroiłam rumianek i ten rumianek w środku jest taki pusty. Natomiast maruna bezwonna jest taka pełna, czyli ma taki pełny kwiat i na pewno nie pachnie. Wysokość rumianku to tak mniej więcej do kolan, maruna jest trochę wyższa. Niestety nie mogłam znaleźć maruny, żeby Wam ją pokazać. Znalazłam ją rok temu w lesie na polanie i wróciłam w tym roku znów na to miejsce. Niestety już jej nie było. Teraz przeszłam już zupełnie na inne pole i tutaj mamy rumian polny. On już nie ma takich listków jak rumianek, czyli nie ma listków koprowatych, tylko ma zupełnie inne, takie szersze liście, ale spójrzcie, on, jak popatrzycie na niego z daleka, to powiecie, ale dużo rumianku, tak? Czasami jest tak, że jedziemy samochodem i tych kwiatów takich biało-żółtych jest mnóstwo i wszyscy mówią, ale piękne pola rumianku, natomiast to nie jest tak, wcale to nie musi być rumianek i zazwyczaj to nie jest rumianek, tylko to są jakieś takie właśnie pospolite kwiaty, które również możemy wykorzystywać leczniczo. Na przykład rumian polny ma właściwości przeczyszczające, ale ja się nim za bardzo nie interesowałam, więc tutaj Wam za dużo na temat tego rumianu polnego nie powiem. Za chwilę pokażę Wam na moich spodniach, jak wygląda liść rumianu polnego. Jest naprawdę bardzo charakterystyczny i kiedy dobrze obejrzymy taką roślinę, to na pewno nie pomylimy akurat tej rośliny, nie pomylimy z rumiankiem. Nawet nie ma takiej możliwości. Już jest, teraz właśnie widzicie liść rumianu polnego i zobaczcie, że on zupełnie jest inny niż koper, niż liście prawdziwego rumianku. A tutaj, wracając ze spaceru z psem, znalazłam następną roślinę, która jest w ogóle zupełnie inna od wszystkich i jest to przymiotno-białe. Jest to roślina, która przybyła do nas ze wschodnich części Stanów Zjednoczonych i rozprzestrzeniła się na całym świecie. Przymiotno-białe rośnie przy drogach, w parkach. I jest to roślina dorastająca nawet do 150 cm. Także sami widzicie, że do rumianku jest bardzo dużo roślin podobnych, więc musimy mieć wiedzę, jak ten rumianek wygląda i jak go rozpoznać. Zbieranie rumianku nie jest to łatwa sprawa. Ja znalazłam takie małe pole rumianku, więc jak widzicie, nazbierałam taki mały pojemnik tego zioła. Oczywiście nie zebrałam wszystkich, zawsze należy zostawić jakąś część roślin kwitnących dla owadów, dla pszczół, dla trzmieli. A teraz mam nadzieję, że będzie to widoczne.
przekroiłam rumianek i zobaczcie, że nie wiem, czy to będzie widoczne. W każdym bądź razie zapamiętajcie, że ta część kwiatka jest taka pusta w środku. Ma takie wgłębienie po przekrojeniu. I oczywiście rumianek pachnie, mega pięknie pachnie. Rumianek, który zebrałam, będę suszyła, a żeby go ususzyć, musiałam go umyć, ponieważ był mega brudny. Nawet jak zbierałam, to miałam bardzo brudne ręce. Więc umyłam, osuszyłam. Teraz go wykładam na papier, żeby się osuszył. Jest to papier do pieczenia, nie taki zwykły papier, żeby się rumianek nam nie przyklejał. I jak wiecie, ja wszystkie swoje zioła suszę w starych poszewkach, natomiast rumianek jest tak delikatny, że suszę go po prostu na papierze, przykrywam go, jakby zamykam i zostawiam go tutaj w kuchni. On w ciągu 3-4 dni zostanie wysuszony, zwłaszcza, że mamy taką suszę obecnie, że myślę, że nawet wcześniej, nawet szybciej. Tak jak już wcześniej wspomniałam, rumianek jest stosowany w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, biegunkach, przy wzdęciach, zaparciach, również kiedy na przykład nie mamy apetytu, straciliśmy ten apetyt, jeśli mamy jakieś niestrawności, jak również przy wrzodach żołądka. Czyli on jest taki bardzo delikatny, nawet jak pijemy rumianek, to od razu lepiej się czujemy. Wiem, że niektórzy stosują rumianek na pary z rumianku w stanach lękowych, w bezsenności, jak również przy nerwicach na przykład. Napary, które przygotowujemy z rumianku, z suszu, z kwiatów, to są takie standardowe, czyli jedna łyżeczka suszu zalana szklanką wody gorącej. Odstawiamy na 15-20 minut pod przykryciem i po zaparzeniu pijemy małymi łykami. Rumianku nie używamy tylko wewnętrznie, ale również możemy go używać zewnętrznie i na pewno też wszyscy o tym wiedzą, że możemy go stosować w stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, w trudno gojących się ranach, o wrzodzeniu, odleżyn, oparzeń, na przykład przy zapaleniu spojówek. Może być też wykorzystywany w postaci płukanek do jamy ustnej, do gardła, przy inhalacjach, w przypadku podrażnień górnych dróg oddechowych. Ogólnie jeśli mamy problemy z oczami, to bardzo często, nawet jeśli kupujemy rumianek w torebkach, to przykładamy do oka taką torebkę zaparzoną, kiedy mamy jęczmień, gradówkę lub, tak jak mówiłam, zapalenie spojówek. Stosowanie rumianku rzadko kiedy wywołuje odczyny alergiczne, ale zdarza się, że rzeczywiście istnieje taka sytuacja, więc osoby, które są alergikami, muszą być uważne, jak również osoby, które przyjmują warfarynę. Jednoczesne stosowanie rumianku i warfaryny zwiększa ryzyko krwotoku. A ci, którzy nie wiedzą, warfaryna jest lekiem przeciwzakrzepowym. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że kiedy długo przyjmujemy rumianek pospolity, to on może wpływać na skuteczność środków antykoncepcyjnych. Ja od siebie dodam, że rumianek piję bardzo często, również piją go moje dzieci. Kiedy były małe, też im bardzo często dawałam rumianek. Nigdy nie było żadnych dolegliwości z tego powodu, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to zioło jak najbardziej bezpieczne i bardzo pożyteczne. Więc jeśli macie rumianek w pobliżu, a jest już go coraz mniej obecnie ze względu na chemię, która jest stosowana na polach, i też uważajcie właśnie na chemię, którą stosują rolnicy ze względu na to, że teraz jest wysyp chabrów, rumianków, po prostu roślin, które zanieczyszczają uprawy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc musimy wszystkich zrozumieć. A teraz na końcu chciałam Wam pokazać liście rumianku. Ja posiałam rumianek oczywiście za gęsto, ale mimo wszystko on sobie świetnie daje radę w tym koszu. Jest podlewany i mam nadzieję, że będą piękne kwiaty
ale tutaj widać dokładnie liście rumianku. Więc przyjrzyjcie się. Na pierwszy rzut oka wygląda, że to po prostu jest koper. Tyle na temat rumianku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.